Hej, cześć, witam wszystkich. Kolejny film na moim kanale. Tym razem z nieco innej gry, bo jak możecie zauważyć, nie jest to ani Roblox, ani OMSI, tylko, tak jak wspominałem na moim ostatnim odcinku, Bus Simulator 21. Robiłem już z niej jednego shortsa na moim kanale, więc mogliście mniej więcej zobaczyć, w jaki sposób to wygląda, ale to dosłownie taki bardzo przedsmak, bo to tylko taki ułamek bardzo tego, co się faktycznie znajduje w grze. No więc co? Może wybierzmy jakąś trasę na początek. Otwórzmy moją mapę. Tak wygląda mapa. Tyle w ogóle jest takich różnych miasteczek. Mam tu trochę tras porobionych. To jest lista moich wszystkich tras, więc mam już ten. No ogólnie nie wpadłem na to, że jak zacząłem tworzyć tutaj to wszystko, żeby to nagrywać, chyba nie wiem, czy jeszcze wtedy miałem w ogóle kanał na YouTubie. Możliwe, że nie. No bardzo dużo tutaj zrobiłem, więc postaram się was to wszystko jakoś prowadzić. Nie będziemy dlatego w takim razie robić tak jak niektórzy twórcy, którzy nagrywają tą grę, że tutaj zobaczcie, są różne zadania i ci twórcy nagrywają po prostu jak no robią te zadania. My raczej zrobimy tak, że ja po prostu będę wam prezentował te moje trasy, a gdy już dojdziemy do tak w miarę wszystkich, to zaczniemy może robić te zadania. No zobaczymy, ale no ich jest sporo, więc chcę was przeprowadzić mniej więcej przez te wszystkie regiony. Zacznijmy może od Astra Park, czyli to jest jakby no, pierwszy region, który wam się odblokowuje na tej mapie, bo ogólnie to są dwie mapy w tej grze. Jedna Angel Shores, druga Seaside Valley. My gramy właśnie na Seaside Valley tutaj. Tylko no jak będziecie kupować tą grę, jakbyście chcieli, to niestety gra was zmusi, że musicie najpierw zagrać na Angel Shores trochę, a potem no wam się odblokuje jakoś ta druga mapa. No ja na tym Angel Shores to tak mam raptem 4 linie, jakoś nie za bardzo mi się podobało. Tutaj jak widzicie mam aż 13 baniek, a tam mam raptem jakieś 100 tysięcy, co jest dosyć małą kwotą w tej grze, bo jednak prowadzimy tu swoją własną firmę. Ale dobra, mniej gadania, a pokażę wam może jedną trasę. Właśnie tutaj widać dosyć dużo kolorów, ale tak naprawdę tutaj to są dwie trasy, które właśnie przebiegają przez prawie całą tą Astra Park, bo te inne kolory to są po prostu linie wyjeżdżające w te inne rejony. Dobra, przeteleportujmy się na nasz pierwszy przystanek, bo to nie jest tak, że musimy się wzajemnie koniecznie zespawnować i przyjechać tak, jak to ma na przykład miejsce w Robloxie. W OMSI tak nie jest, to też trochę wygląda inaczej, tak powoli pokazywałem. No dobra. Więc musimy kliknąć tutaj na ten przystanek, o. I tutaj nasz autobus przyjeżdża za 2 minuty, klikamy tak, o. I automatycznie przyjechał. Oto nasz autobus. Dzisiaj się nim przejedziemy, ale możliwe, że nie tylko nim, w zależności od tego, czy długo akurat tym będziemy jechać. Dobra, przejmujemy pojazd, z panią wypraszamy, bo tutaj musimy zrobić nasz materiał. No dobra, widać, że w lewym dolnym rogu mamy już trochę opóźnienia, więc zamykamy drzwi, przyklęk, wyłączamy kierunkowskaz i w drogę. Tak, następny przystanek to jest na przy promenadzie akurat. Będziemy przejeżdżać koło tej naszej zajezdni, zresztą widzieliście ją już w pierwszych sekundach, bo ojej. Za szybko wjechałem. No widzicie, ta gra ma tutaj trochę rygory, nie to co na przykład w OMSI, gdzie na przykład sama gra potrafi się wykrzaczyć i autobus wam potrafi latać po niebie. Chociaż na szczęście na moich nagraniach jeszcze tego nie doświadczyliście. No ale OMSI jest totalnie inną grą. OMSI jest bardziej symulatorem niż właśnie to, bo to jest właśnie bardzo uproszczone, a w OMSI musisz umieć jakby obsłużyć wszystkie przyciski tam, które są, o, tutaj na kokpicie, tu widzicie, że jest strasznie dużo różnych przycisków, tutaj nie trzeba tego umieć, zresztą tu strasznie dużo rzeczy są skróty klawiszowe, chociaż w OMSI też są,
No ale mówię, to jest bardzo uproszczona gra w porównaniu do OMSI. Dobra, bo za 20 sekund byśmy mieli opóźnienie. Jedziemy. Tutaj nas przepuszczają. Przepuszczamy te osoby. No, szybciej, no jeju. Dobra, no i ogólnie zaraz dojedziemy do tak naprawdę jednego z końca już jakby tego Astra Park, tylko będziemy jeszcze wracać tam na nasz placyk, tylko że przez centrum, bo to jest taka droga, no obrzeżna, taka bardziej chyba turystyczna, no bo przy rzece. A teraz będziemy jechać przez centrum i właśnie w centrum są te wszystkie linie, które wyjeżdżają do innych miast. Znaczy, ogólnie to chciałem zaznaczyć, że ja te wszystkie linie sam tworzyłem, bo tutaj polega na tym, że nie ma jakby linii już zrobionych przez autorów, tylko ty przez to, że masz te różne wyzwania w prawym górnym rogu, jak widać, samemu się tworzy te linie i mam i ten. Te numerki też jakby są moją zasługą, bo można to robić tak, że tworzysz linię, ale już te numery i to, co ci się wyświetla. Dobra, przerwiemy na chwilę, to wam pokażemy. Tu bilety też trzeba wydawać. Bilet normalny, na jeden przejazd, dwa bilety. O, tutaj akurat resztę nie trzeba było oddawać. Teoretycznie jest w OMSI taka opcja, żeby też... tutaj ogólnie będę dużo porównywał do OMSI, bo to też są symulatory, tylko to jest bardziej taki pseudo-symulator trochę, a OMSI jest taki bardziej. No. Wracając, o czym to ja mówiłem? Mam dobrą pamięć, ale krótko. No dobra, nieważne. Może mi się później przypomni. No, jak możecie zauważyć, to też są tu tory tramwajowe, ale niestety raczej nie zobaczycie tutaj na moim kanale tramwajów w tej grze, ponieważ tory są, ale do samego prowadzenia jakby tramwajów potrzeba płatnego dodatku, który kosztuje trochę. No i na razie nie mam potrzeby, żeby wydawać na niego pieniądze. Nie wiem, dlaczego to tory zrobili. Bo wiecie, co jakiś czas można zauważyć, że... Oho, dobra, pasażer zostawił w pojeździe cenną rzecz. Musimy ją znaleźć. Gdzie ona jest? Gdzieś tu, tu, tu. O, tutaj. Klikamy, na szczęście nie musimy biec za pasażerem, chociaż nawet nie wiem, który to. Tylko wystarczy kliknąć. Wracając, bo o tych tramwajach mówiłem. Co jakiś czas można je zobaczyć, no ale tak jak mówiłem, no nie można ich prowadzić, tak? Nie można tworzyć swoich własnych linii tramwajowych też. No tylko jakby obserwować. Można też tam być pasażerem, ale nie widzę sensu w tej grze bycia pasażerem za bardzo. Skoro, tak jak widzieliście, można każdy autobus przejechać i to nie tak, że tylko na początkowym przystanku. Na jakikolwiek przystanek byście nie poszli, to ten. To można właśnie... Ojej, coś tu jeszcze wchodzi. To można jeszcze... no co jest z tymi drzwiami? To można przejąć dany autobus. Dobra, bilet dla seniora, całodzienny, trzy bilety. Chociaż nie wiem, zawsze mnie to dziwi, że podchodzi jedna osoba, a kupuje trzy bilety na daną chwilę. Dobra, musimy wyjść. Dobra, wyściszaj pani tą muzykę tam. Dobra. Ogólnie tu też można być kanarem w tej grze, ale... no, że po prostu podchodzisz do pasażerów, klikasz na nich i sprawdzasz, czy mają bilet. Jak nie mają biletu, to płacą ci aż 120 euro. No więc trochę dużo. No co jest, gościu? Jedź pan. Aha, dobra, pies. No ja nie wiem. Tutaj... był prawie we mnie ty jechał? Boże, co tu się dzieje? Ja nie wiem, czy nie ma jakiś znak? Tu jest jakiś znak, a tu... Ojej, to się gorzej kieruje niż w OMSI. No dobra. O, widać, że już się zbliżamy do końca tej trasy. Ale zobaczymy, czy jeszcze jednej jakiejś nie pojedziemy. Dobra, no i tam
za chwilę już tam w lewo, jakbym pojechał, to wrócilibyśmy do tego przystanku, z którego zaczęliśmy, bo niestety tutaj nie ma czegoś takiego jak w prawdziwym życiu, że są jakieś pętle na końcu i się zawraca, tylko po prostu trzeba takie okrężne linie robić. Dobra, wysiadamy z naszego autobusu. Jezu, tutaj zawsze trzeba tyle przytrzymywać tego. Dobra, zobaczmy, jak stoimy z czas. Dobra, 10 minut. Wydaje mi się, że jak na początkowy odcinek wystarczy. Mam nadzieję, że podobało Wam się ten odcinek i piszcie w komentarzach, jeżeli chcielibyście zobaczyć trochę, no jakby więcej filmików z tej gry. Ja już się będę z Wami żegnał. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa, pa.